Michael Hajbek. No, mówiliśmy o słabszym sezonie Szpiren Cauera. No, Hajbek aż takich sukcesów nie odnosił, ale to też przecież wyśmienity zawodnik z licznymi sukcesami na koncie. No a ten sezon taki mniej więcej jak wczorajszy konkurs, to znaczy no, średniawy. Wczoraj był 33, dziś jest szansa, że wskoczy jednak do serii finałowej, bo osiąga 118,5 metra i to jest najlepsza odległość jak na razie. Osiągnięta przy nieco słabszym wietrze niż przy skokach Semenicza czy Huli, no ale jednak metrami i ze Słoweńcem i z Polakiem wygrywa. Noty 17,5 razy 2, 3 razy 17, czyli sędziowie tutaj troszkę surowiej spojrzeli na ten występ. W związku z tym Semeniczem przegrywa, ale drugie miejsce daje mu na tę chwilę awans, a więc będzie kolejny punkt w dorobku.